Powiat myszkowski, pochmurny wrześniowy poranek. Jako grupa eksploratorów trafiamy do fascynującego miejsca, prawdziwej perełki. Gdyby tylko tak ściany potrafiły mówić, co takiego byśmy usłyszeli? Jakie tajemnice skrywa to miejsce? Przekonajmy się wspólnie. Urbex Siemianowice. Opuszczona szkoła. To jest jaka sala? Grażyna. No hope. Pianino. Białoruś? Historia szkoły sięga lat 60. lub 70. Być może jest to jedna ze szkół wybudowana w myśl szumnego hasła Władysława Gomułki: 1000 szkół na 1000-lecie państwa polskiego. Kilkanaście lat później niedaleko powstaje nowoczesny kompleks oświatowy i stara szkoła powoli przestaje być potrzebna. Likwidacja szkoły następuje w 2003 roku. Był to cios dla lokalnej społeczności. Nie obyło się bez protestów, transparentów, krzyków i łez. W budynku mieściła się szkoła podstawowa. Po przeniesieniu starszych klas jakiś czas w naukę prowadzono w klasach 1-3, a w pustych pomieszczeniach zorganizowano schronisko młodzieżowe, świetlicę środowiskową oraz przedszkole. Czas płynął, a miejsce powoli umierało, pozostawiając po sobie liczne ślady. Budynek jest bardzo dobrze zachowany. Pełno w nim różnorodnych przedmiotów. Można spojrzeć na to miejsce przez pryzmat wielu lat. Nasi tu byli. Jeden z naszych przy pracy. Komentarz do kamery? Komentarz jest pełny. Nie bałbym się dzisiaj komentarza. Nie bój się, jesteś przecież urbexowcem. Pokaż twarz. Pokaż moszne. Pokaż swoje uczucia.
cytując klasyka, wszystko rozjebane. Leżakujemy. Kopernik była kobietą. Thank you.
kinematograf. Jaki los czeka to miejsce? Czy będzie tu jeszcze tętnić szkolne życie? Śmiechy? Zabawy? Gonitwy na korytarzach? Pierwsze wzloty i upadki najmłodszych? Czy kiedykolwiek jeszcze rozbrzmi tutaj szkolny dzwonek?